Panu, no widzi pani, pani Zasuli, no jesień się zrobiła, godzina 15, już ciemno. Ale ja to są bardzo sympatyczni moi przyjaciele, zobaczy pani. Andzia jaka sympatyczna, bardzo. No. Pochwalony. A na wieki wieków, amen. Ach, to pan. A to ja. No właśnie, ach, chciałem przedstawić księdzu, oto jest pani Zasolina z Grzybowic. Kto? No ta pani z... No ty co ja? A zaraz. Zasolina z... To pani wyszywa te piękne koronki. Tak. A co nie mam wyszywać? Pewnie, że wyszywam. Koronki wyszywam. Talerki krasza. W papierze wycinam. Tak. No, wiem. No jasne. No, przecież ja was widział w telewizji. No. Wiecie, ja tak lubię kulturę ludową. Ja. Prawda? No. A co nie miał widzieć? Każdy mnie widział. Telewizja to dla mnie nie pierwszyzna. Jakem onegdaj w 1958. Tak. I proszę księdza, no i teraz ksiądz może oglądać panią Zasolinę na żywo. A jakby ksiądz chciał, to proszę bardzo, niech ksiądz wpadnie dziś wieczorem do Bercika. To wy idziecie do Bercika? No. Jedyny. No. Wnuczka mi się zwiesiła i nie chce mnie doma trzymać, a jutro mam zaś występy w telewizji. W 1900... Od... Ale do Bercika, do tego degenerata. Oj, no proszę księdza, no spokojnie. Wam nie wolno tam chodzić. A czemu nie miałoby mi wolno być? No właśnie, no. Czemu nie miałoby mi wolno być? Przecież Bercik to jest kolega Zbyszka, tak. A Zbyszek Mostragan tuż obok mojego, jak kiedyś w 1950... Ale on się ubiera w kobiece stroje. Kto on? Nie, Bercik. Ja. Oj, proszę księdza. No to co? Ja też się ubieram w kobiece stroje. Dobrze mi z tym. A no właśnie, nie ma to tamto. Do widzenia, proszę księdza. Chodźmy pani za... Bogiem! No ja tak lubię kulturę ludową. Halo! No ja spodziewała się tego. Wiesz co, Bercik, jakby raz przyszła do domu, a ty byś nie leżył i nie stoł, to wiesz co? To co? To ja bym pomyślała, że ty nie żyjesz. Zaraz, Andzia, przecież to nie jest logiczne. Co, żeś nie jest logiczny? Dzwonił Zbyszek z bazaru, powiedział, że tu zaraz przyjdzie. Ja by też przyszła, że tam jest zimno na dworze. No ja wiem, ale on nie przyjdzie sam. Aha, zaś przyprowadzi jakiegoś kumpla od Gorzoły. Wykluczony! Idziesz widzieć, zaraz z nim zrobię porządek. Pogonia go razem z tym jego kumplem. Ale Andzia! Nie, ale jeszcze raz nie. Przedwczoraj żeś pił z Gerardem, wczoraj ze Zbyszkiem. Tylko do mnie, rozumiesz? Ale Andzia... Nie, potem wy siedzicie w paradnej izbie, a ja siedzę jak głupielok w kuchni i słucham waszego larma. Ale jednak Andzia... Nie, jeszcze raz jak usłysza ta piosenka, niech żyje rezerwa czy coś tam, to ja cię normalnie uduszam, idziesz do nich. O, ktoś klupie. Dzień dobry. Dzień dobry. No to pani jest tym kumplem od Zbyszka, ja? No właśnie, Andzia, ja mam takie pytanie. Czy mogłaby dzisiaj u was przespać się babcia Zasulina? Czy ja babcia? A w to był ten Zasulin? To ja jestem Zasulina. Talerki krasza, koronki wyszywam, a jutro zaś będę w telewizji. No. Wiesz, Andzia... Zbyszek, to... podaj mi sól, ja? Aha. Wiesz, Andzia, to jest naprawdę bardzo przyzwoita kobiecina. No. I poza tym interesuje mi pilnuje na bazarze i w ogóle. I, a jutro ma wystąpić w TV? No tylko, że nie ma gdzie się przespać. I tak sobie pomyślałem, że... Zbyszek, w ogóle nie ma o czym mówić. O co ty mnie prosisz? Ja myślałam, że to będzie jakiś hop, jakiś pijok, rozumiesz? No co ty, Andzia? No a z taką miłą i kulturalną panią to nawet ją się osobiście napiję. No prawda? No, co jest? No, tu zajmujecie się byle czym, a tu nam babcia uśnie przy stole. Słuchaj, wyciągnij tam z szafki likier, ja? Ten miętowy? Ja. O jasny gwin. To wygląda jak płyn do spryskiwaczy. No. To nic, byle by kręcił, no. Andzia, może ci też pomóc? Nie, ja się dam radę sama. Idźcie, zajmijcie się, babciu. Mamy gościa, nie? Tak. No.
To pani żyje z tego, że pani wycina te figurki, ja? A co by nie? Onegdaj pamiętam, w 1943 matula tak mi powiedziała: Curuś, masz zgrabne ręce. To może jednak Jona Leja. O, tyż masz zgrabne ręce, nalej, czemu nie? Pewno, że nalej. Co prawda, gorzoła lepsza, no ale... O. Marcik, ale tyś przerwał, pani akurat chciała coś powiedzieć. Co, że gorzoła lepsza? Pewno, że lepsza, ale jak nie lubicie? Kto my? My nie lubimy gorzoły? No, trudno, jak pani mu ochota, to proszę bardzo. Andzia, ja ci pokażę kajesta z mrożuną. No, a nie mówiłem? Fajni ludzie. To mój przyjaciel z wojska. No, pani Zazulino, taki, że oj... Bercik. No co? Ale proszę pani Zazulino o nas pomyśli. No, nie bój się, ona sama powiedziała, że to jest lepsze. Wiesz, to jest kultura ludowa. A ksiądz ma rację, jak godo, że polski lud ma instynkt i ten instynkt podpowiada, co jest lepsze właśnie. A tyś 100 lat nie był w kościele i 100 ty możesz wiedzieć, co ksiądz ambuny godu. A za to ty chodzisz za nas dwoje, no, nic się robi. Jezu, żeby na nie było jakiegoś nieszczęścia. Jak będziesz siedzieć cicho i nic nie będziesz godać, to na pewno nie będzie. No. Słuchajcie, to może coś zaśpiewajmy. Zbyszek, nie. Ja cię proszę, nie. Ale no pewno, że zaśpiewajmy. Ja tak lubię śpiewać. No, Andrzej, będę fajnie śpiewać, no. Zbyszek, ktoś może specjalnie do babci, mamy coś? Andrzej, ale nie wychodź. Może jakaś piosenka tu do babci, czy nie? No pewnie, że mam. O! Miała baba koguta, wsadziła go do buta. Nie. A co? Co źle? Nie, synkowie, a co to je w robocie? Jak to, że co? Ja takie rzeczy śpiewam w robocie. Za pieniądze. Aha. Jutro zaś będę śpiewać w telewizji. A teraz to co innego. Teraz to zaśpiewajmy dla przyjemności. A no pewnie, możemy coś zaśpiewać. Ale może by coś babcia Zazulina zaproponowała. Znacie taką piękną śpiewkę. Niech żyje nam rezerwa na wiele długich lat. Babcia poznała. To babcia była w wojsku? No jo nie. Ale mam 5 braci i rok po roku jeden brat z wojska wracał. A potem mam 5 synów i rok po roku jeden syn wracał z wojska. A teraz niedługo wróci pierwszy wnuk. No. Babcio, morza ty moja. Jak ja uwielbiam ludową kulturę. Jednak ksiądz proboszcz miał rację. Uwaga, zaczynamy. Kieliszki, dwa, trzy. Niech żyje nam rezerwa przez szereg długich lat. Gdy rezerwiści piją w Rumunii brudki brak. Kompania, śpiew! Godzina 5, minut 30, kiedy pogódka zagra. Grupa rezerwy szła do cywila, niejedna panna płakała. Grupa rezerwy szła do cywila, niejedna panna płakała. Słucham, Dworniok. Telewizja. Telewizja. Aha, już proszę, przepraszam bardzo, chwileczkę. Zbyszek. Ej, Zbysiu. Cześć. Telewizja do ciebie dzwoni. Telewizja. Telewizja? Ja, stowej. Stowej. Już, idę. Halo? Tak? Przecież mówiłem, że babcię biorę do mojego. Co? Przespała? A... No ale panowie, no nic się nie stało. A nie możesz tutaj przyjechać i nakręcić babcię, moją babcię w naturalnym środowisku?
Bo to nawet dobrze wypadnie, panowie. O, no to ja wiem, że ona jest Grzybowic. Chyba ja wiem najlepiej, prawda? A co to za różnica, czy babcia jest z Grzybowic, czy z Katowic, jak to jest jedna prowincja? Ty, co się powiedział? Przepraszam. Cicho tam, nie mordę, no. Proszę pana, proponuję tak. Przyjedźcie tutaj, nakręcicie sobie piękny program. No, Korwan tego 13, mieszkania 6. Tak, no, tam zaraz za tym rondem, bliziutko. Dziękuję wam. Czekamy. Co? Za godzinę? Proszę uprzejmie. No, do widzenia. Nie ma wody na pustyni. Ty, ale babcia by przerąbała. Teraz co mamy zrobić? Telewizja ma przyjechać za godzinę. Zaczniemy od toalety. Na drugi dzień, no i zdrowsze to jest nasze śląskie powietrze. Akurat, śląskie. Już to widzę. Ty nie chodzi o to, że wiesz, że babcia wpadła, nie? Ale powiedz mi, co to miało znaczyć tamte Katowice, Grzybowice, jedna prowincja, co? No i Becik, no tak mi się powiedziało. No przepraszam, no czepiasz się byle czego. A ci się powiedziało, tak? Tak mi się powiedziało, no. Ty masz dzisiaj humor, może ci klina dolać, co? Klina? Ty już o klinie. Ty nie myślisz, że ty już tak pijesz prawie tak samo jak ten Tintus Gerard? Tintus. Wiesz, Bercik, ty tylko myślisz o sobie i o tych swoich Katowicach. A babci Zazuliny to ci nie żart, co? Co mu do tego babcia Zazulina? A właśnie ma. Miała dzisiaj mieć nagrania w TV, miała wycinać koronki, malować talerze. No a przez ciebie, kolego, nie zdążyła. A czemu przeze mnie? A czemu przez siebie? A kto jej ciągle dolewał? A czyś ty się za wcześnie narąbał wczoraj? Czy ty nie pamiętasz, że to my już nie umieli pić, a ona bez przerwy ino loła i loła? Wierona, widzisz tak jak ją teraz? Naprawdę? No godą ci, ja nie wiem co za czasy, co za staruszki robią teraz. No. Idź, wykończyłyby nos. No tak, masz rację, ale wiesz, dobra, no już nie ma się co kłócić, jak było, tak było. Najważniejsze, że zaraz przyjdzie telewizja. Za ile oni tu wyjdą? No za godzinę. No to trzeba ją obudzić, no. Ja myślę, że chyba już wstała. Idź na zapalacz. Słyszysz? Chyba jeszcze nie wstała. Babcia Zazulina. Babcia. Ty, a może coś zaśpiewajmy? Pobudka. Godzina piąta. Minut 30, kiedy pobudka zagrała. Głośniej, no. Godzina piąta, minut 30, kiedy pobudka zagrała. Pierunak, i ona mu sentę, jest niemożliwe. Becik, no i co teraz? Nie wiem, to jest twoja babcia, myśl. Moja babcia? No jaka moja babcia? To moja koleżanka z bazaru. To znaczy, jej rodzina handluje na bazarze oscypkami i wikliną, no. To może trzeba ta rodzina zawiadomić, no nie wiem. No ale co to da, Bercik, no sam słyszałeś, pokłócili się. To myśl! Ach, myśl, od tego myślenia to już mnie głowa boli, no. Bercik, a tobie nie jest jej żal? A co mi ma być żal? No co, ona ma szansę być w telewizji. I co? Już nie rozbyła, są, wiesz. Zresztą zaraz po niej widać, wiesz? Gwiazdorskie maniery. Zresztą ci z telewizji to nic, no. Narkotyki, gorzoła i panienki. Ja się tam niczemu nie dziwię, wiesz? No, po prostu babcia zmierzyła siły na zamiary, a nie zamiar podług sił, no. Co ty fanzolisz? Co? No nie wiem, tak mówiła moja była narzeczona Kasia. No, że przeceniła siły, no. A zresztą, nieważne. No, teraz ma za co pokutować. Wiesz co, Bercik? Ale ty żeś się wczoraj z nią tak kumplował, a dzisiaj udaje, że już cię to nic nie interesuje, co? No dobra, jest mi ją żol, no. Żol mi jest każdej narąbanej staruszki. Ale co ją poradza? No co poradzić, no. Chodź. Poddychamy tym twoim śląskim powietrzem. Może coś wymyślimy. Myśleć.
dobry, Paszkowski jestem, Telewizja Katowice. Bardzo mi miło, Zbienio, Warszawa. Dobra, dobrze trafiłem, pani Zazulina... A, Zazulina, tak, tak. Proszę, proszę, proszę właśnie, tu już pani Zazulina czeka. Tu, 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 tu. Dziękuję. Oj, dynna, oj, dynna. Proszę, panie redaktorze, tak. Dzień dobry, to ja jest Zazulina. To jest ta pani, tak? No jasne, że tak. A kto? No. Co? No co? A pan redaktor myślał, że to pan. Nie, nie, nie. To jest pani. Pani Zazulina, nie Bercik? No, prawda, obie. Zaraz, jak on powiedział? Bercik? Znaczy, to jest moje nazwisko rodowe. Ale właściwie Herb. Zazulina, Herbu, Bercik. Dobra, dobra. To jest dobre, to jest dobre. Ale pani ostatnio w telewizji jakoś inaczej wyglądała. Telewizja zmienia. Nieważne. Dobra, słuchajcie, ekipa czeka na dole, pani wytnie kilka koronek przed kamerą, dobra? Komu? Jak to komu, no? No nikomu, papierowi! Pani wycina koronki z papieru, tak? Wszystko robiła! Wycięłam koronki, krasza jajka, krasza talerzy, wszystko robiła! Obsiłem! Ja jest babcia przodowo! Żadnej roboty się nie boję, nie? O! Świetnie! Pani nam jeszcze zrobi trochę masła, oczywiście przed kamerą w starej ludowej maselnicy, dobra? Ja rozumiem, że pani potrafi obsługiwać maselnicy. No, wszystko potrafię obsługiwać. Jak kombajnem jeździła, to ja się wydam maselnicy. Bo... Naprawdę? Pani potrafi kosić zboże kombajnem. Jakie zboże, chopie, to był kombajn przodkowy. Ej, zaraz. Co tu się dzieje? Co wy sobie jaja ze mnie robicie? Ale jakie jaja, panie redaktorze, jakie jaja? No, babcia Zazulina, ona zrobi panu wszystko, co pan będzie chciał. To jest złota kobieta, no naprawdę. Na długie, wiele, wiele lat, no chłopcy, macie jeszcze jest... trochę tej grzałeczki. Bercik, a coś ty się w moje szatki łodzi. To jest babcia Zazulina. Co? A kto? Panowie, co tu się wyprawia? Nic się nie wyprawia, no. Co się wyprawia? Panie Bercik, co to wszystko ma znaczyć? No, Andzia, ja ci to wszystko wytłumaczę. To jest proste. Panowie, ja wam bardzo dziękuję. To jest po prostu kiszka. To jest bardzo proste. Do widzenia, dziękuję. Proszę, to nie jest żadna kiszka. Ja zaraz wytłumaczę. No masz, no. Poszedł sobie, no i nie będzie występu. No i co, no? Wszystko to przecież, Andzia, no. Występ w te, drugi w te. To ja sobie jeszcze pośpiewam. Bercik. Co to wszystko ma znaczyć? Nie. Ja to zrobił wszystko z dobrego serca do tej kobiety, no. Tak, no. Właśnie. Ty wiesz co? Ty ściągnij to z siebie wszystko. Tego by jeszcze brakowało, żeby ksiądz tu teraz przyszedł. Oj, okay. Pomyślałem sobie, że może wpadnę po autograf. Co? O, Bercik. No ja. I teraz tłumacz się z tego sumie, tego nie chcę widzieć. Do widzenia! Do widzenia, ale proszę księdza. Ja to księdzu wszystko wytłumaczę. Ja wiem, że on się znowu przebrał za kobietę. Ale jeżeli ksiądz myśli, że Bercik... Nie, on... Co? Silencjum, ja wszystko rozumiem. Proszę księdza, my to wszystko wytłumaczymy. Otóż... Bercik, drogi, kochany synu. Tak się cieszę, że powoli wchodzisz na właściwą drogę. No ale jak to? Szanowny panie, ten antychryst zawsze przebierał się za kokoty i ladacznice, po prostu Sodoma i Gomora. No tak, ale dzisiaj po raz pierwszy widzę go przebranego za kobietę z ludu. A, to duży postęp, Bercik. Wie pan, ja tak cenię kulturę ludową. A. Na Górnym Śląsku całymi dniami bieli hanysy się z korolami. Z Pyska szło poznać.